Święta siostra Faustyna, czyli Helena Kowalska, urodziła się niedaleko Łodzi w niewielkiej wiosce Głogowiec. Mimo że rodzice byli ubodzy, mieli aż 10 dzieci. Helenka tylko przez 3 lata chodziła do szkoły, bo już jako dziecko musiała pracować. Chociaż bardzo pragnęła zostać siostrą zakonną, musiała pokonać wiele przeszkód, by w końcu przyjęto ją do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jako siostra nie tylko dużo się modliła, ale ciężko pracowała w kuchni, sklepie z pieczywem, w ogrodzie i w końcu przy furcie. Wykonując najprostsze prace, uważała, że w ten sposób wypełnia wolę Bożą. W czasie modlitwy wiele razy ukazywał się jej Pan Jezus. Gdy przebywała w Płocku, poprosił ją, aby namalowała obraz z napisem „Jezu, ufam Tobie”. Siostra Faustyna nie wiedziała, jak tę prośbę spełnić i dopiero po 3 latach w Wilnie ksiądz, u którego się spowiadała, poznał ją z malarzem, który namalował obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Ten spowiednik, teraz już błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, nakazał siostrze Faustynie spisywać dokładnie wszystkie słowa Pana Jezusa w specjalnym dzienniczku, który dzisiaj czytają tysiące ludzi na całym świecie. Dzięki tym zapiskom wiemy, że Pan Jezus prosił wszystkich ludzi o modlitwę za grzeszników, szczególnie w godzinie swojej śmierci na krzyżu, czyli o 15:00, i chciał, by w kościele obchodzono święto miłosierdzia. Pan Jezus nauczył także siostrę Faustynę specjalnej modlitwy, którą nazywamy koronką do Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna zmarła młodo, mając zaledwie 33 lata. Miejsce jej śmierci, krakowskie Łagiewniki, dzięki wielkiemu czcicielowi Bożego Miłosierdzia, świętemu Janowi Pawłowi II, stało się znane na cały świat. Poświęcając tam Panu Bogu nową świątynię w 2002 roku, w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, ojciec święty Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.